Cześć wszystkim, z tej strony Smaf i dzisiaj przychodzę do was z filmem, którego jeszcze nigdy nie było na moim kanale. Mianowicie What's in my backpack. Jako jeden z ambasadorów tegorocznej kolekcji Empik Back to School pomyślałem, że przybliżę wam trochę bardziej kolekcję Pandastic. Także zacznijmy może od plecaka, który jak sami widzicie ma tutaj taką leżącą, śpiącą pandę. Czyli pandę reprezentującą mój stan na lekcjach. Śpiący. Za kamerą jest w ogóle Dominik. Plecak wygląda na całkiem pojemny, ma trzy kieszenie. Jest czarny, więc pasuje do wszystkiego praktycznie i szczerze to mi się podoba. Mógłbym mieć taki plecak, jest fajny. I wygląda też na taki, o tu ma takie gąbeczki, że wiecie, możecie nosić dużo książek i nic wam się nie stanie w plecy, ponieważ jest tu mięciutko. Ale zanim jeszcze przejdziemy do wnętrza mojego plecaka, to chciałem się was spytać, czy widzieliście mnie już w Empiku? Jeżeli nie, to koniecznie tam wpadajcie, ponieważ moja twarz i innych ambasadorów jest wyklejona wszędzie. Jestem na gazetkach, na tych ekranach, jestem na tych przy wejściach takich. Wszędzie. Także zróbcie sobie ze mną fotkę, wrzućcie na Insta i ja ją chętnie polajkuję. A jeżeli już mówię o lajkach, to zostawcie też lajka pod filmem i suba na moim kanale. Dobra, przechodzimy do plecaka. Co mamy w środku? Uwaga, w środku kryje się torba, również w pandy. Jest to nie torba, a w sumie worek. Także worek prezentuje się następująco. Jest on w full printie takim w pandy. Śpiące pandy, głównie śpiące pandy. Więc pandy głównie śpią. Kolekcja, tak, Back to School jak najbardziej pasuje. Mamy jedną kieszenie z zewnątrz na zamek błyskawiczny, więc można sobie zapiąć, nic tam stąd nie wypadnie. Oraz tą główną, dużą kieszeń. Jak ktoś nie lubi plecaka, bo może jest, nie wiem, dla niego za duże, albo po prostu woli worki, no to jest taka opcja jak najbardziej. Pomyślałem, że najpierw będę pokazywał rzeczy typu właśnie plecaka, worki, jakieś torby czy nerki, a potem przejdziemy sobie do innych produktów, które mam w swoim plecaku. Ups. Również print z pandami, dwie kieszenie, bardzo fajna. Co ja tu jeszcze mam? Torbę. Ta torba jest very cute. Ma uszka i jest jedną wielką twarzą pandy. Dominik, podoba ci się taka torebka? Ja bym taką nosił. Torba jest wykonana z takiej fajnej pianki, ma kieszeń i myślę, że można by ją na luzie wpasować do różnych stylizacji, jakiejś takiej japońskiej może. Kolejnym przedmiotem w moim worku jest również torba, tym razem z pandą również. Jest ona też taką torbą na telefon jednocześnie, ponieważ tutaj możecie sobie wsadzić telefon i przez szybkę, w sensie przez tą przezroczystą folię możecie go nawet obsługiwać i widzieć i wszystko i wam nie zmoknie. Na rower też spoko. Na rower, nie na rower, wszędzie. Bardzo fajna, podoba mi się. Bardzo taka... pasuje do stylizacji w tym momencie. No nie, tu wszystko jest takie czarno-białe, no. Jeszcze to. Nice. Jest wykonana ona z takiej ekoskóry, całkiem miła w dotyku i wygląda na porządną. Także z toreb to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, która wam się podoba najbardziej. A my przejdźmy do kolejnych rzeczy, jakimi są piórniki. Piórniki są bardzo ważną częścią wyposażenia szkolnego. Zawsze kiedy mnie pytali, jaki jest mój ulubiony przedmiot w szkole, odpowiadałem, że piórnik. Mam tu parę piórników, teraz wam je zaprezentuję. Na pierwszy ogień idzie piórnik, taki mniejszy, trochę z niebieskimi akcentami, niebiesko-turkusowymi dokładnie. Pandy leżące, fajne bardzo. Otwiera się, można schować tutaj długopisy, kredki, ołówki, wszystko. Kolejny piórnik, już jest trochę większy, ma on dwie kieszenie, proszę bardzo, i jest czarno-biały. Taki typowy piórnik, ale bardzo fajny. Ja miałem takie zawsze w kształcie, w jedną kieszeń wkładałem telefon. Żeby ściągać. No i ty może nie! Ściągał! Nieładnie, Dominik, ale no, póki nie złapany, to można. Taki większy piórnik, już tutaj możecie zmieścić na przykład ekierkę, cyrkiel, jakieś linijki. Fajny, polecam. Następnym piórnikiem będzie piórnik, z którego już ciężej byłoby ściągać, szczerze, ponieważ jest on z siatki przezroczystej. Szczerze nie spotkałem nigdy wcześniej takiego piórnika. Ale w sumie wygląda spoko, bo można widzieć, co ma się w środku i... Nie ma na nim pandy! Ale jest napis I love panda. Tak, jest I love panda, podoba mi się. I love panda. I to on jest też wykonany z takiej ekoskóry, więc wygląda to bardzo ładnie i tak stylowo bym powiedział. No, jest tutaj jest też taki zamszyk. Yes. Fajny, podoba mi się. I przezroczysty. I ten piórnik, który teraz wyjmę, to jest coś, czego nigdy nie widziałem i czego nigdy bym się nie spodziewał, ponieważ jest to piórnik teleskopowy. Może to nie wygląda jak piórnik, ale... się otwiera, jest piórnik, a gdy zabraknie nam miejsca na nasze ulubione długopisy, ta-da! Na nudnej lekcji to bym siedział i robił tylko coś takiego. Ja pewnie też bym tak robił. Ale on jest w ogóle połączeniem pandy z jednorożcem. Co? Ej, no, faktycznie, on ma róg. Podoba mi się. No i jest to nowy kolor, którego jeszcze tutaj nie mieliśmy, ponieważ jest w takim pudrowym różu lekkim. Trochę łosoś, ładny, podoba mi się. No i to, że on się tak otwiera, jest mega. No ja nie widziałem czegoś takiego. Satisfying jeszcze. Bardzo w każdym razie. Połowa lekcji by była na to. Tym akcentem żegnamy się z piórnikami i przechodzimy do kolejnej kategorii, jakimi są kubki, bidony i wszystko, z czego można pić. Tak jak wspominałem wcześniej, plecak jest bardzo pojemny, mam tutaj wszystko. Bycie nawodnionym jest bardzo ważne. Każdy powinien mieć w swoim plecaku butelkę z wodą. Jeżeli nie macie butelki z wodą, to możecie mieć butelkę z wodą. Chciałbym wam zaprezentować parę opcji, w których możecie ją przechowywać. Także na pierwszy ogień idzie bidon.
metalowy, jak możecie słyszeć, odkręcany. Przez to, że on jest metalowy, to wydaje mi się, że dłużej może trzymać zimne napoje, więc spoko opcja. Oczywiście jest w pandy, trzy pandy z tej strony, trzy pandy z tej strony, biały z czarną tą. Macie jakiś breloczek albo jakiś dłuższy sznurek, to możecie sobie go nawet przyczepić gdzieś na szyję, albo do spodni, albo nie wiem, możecie mieć zawsze pod ręką wodę, bo nawodnienie jest ważne, tak jak mówiłem. Kolejny kubek spodoba się zwłaszcza fanom herbaty, ponieważ jest on termiczny i możecie mieć pewność, że wasza herbata nie ostygnie tak szybko jak w zwykłym jakimś tym. Czym on się różni, to tym, że tutaj możemy zaobserwować pandy w naturalnym środowisku, jak się wspinają na bambusy i je jedzą. Chociaż nie, nie jedzą, patrzą się. Otwarcie jest tutaj na taki sprytny klips, więc w sumie spoko. Nic wam się nie poklei, nie trzeba odkręcać, tylko otwieracie w ten sposób. Cyk. I zamykacie. Kręca się tak też. Fajne, polecam. Kolejną i zarazem ostatnią butelką w moim plecaku jest taka butelka, ale nie jest to zwykła butelka, moi drodzy. Ona jest niespodzianką, ponieważ kiedy ją odkręcimy, to wyskakuje słomka i możemy pić ze słomki. Podoba ci się, Dominik? Tak, ja bym taki chciał kubek i podoba mi się, bo ma inny print też. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że wyróżnia się tym, że nie ma tutaj pant, ale są takie białe maziajce. Białe w sumie to kropki takie, na czarnym tle. Słomkę można wyjąć, jeżeli ktoś nie lubi i zostaje wtedy taki kubek z metalowym wnętrzem, z którego można pić. Wkładam do środka tą słomkę. Zakręcamy i przechodzimy do kolejnej rzeczy. A ja chciałem już tylko wspomnieć. Co? Jest super z tym, że ta słomka jest dłuższa i ona wyskakuje jak odkręcisz, bo ja miałem zawsze problem, że mi te słomki wpadały do środka. A widzisz. A to jest akurat super, bo ona tak wyskakuje i ci jakby nie wpada. Tak, ona ma na dole takie gumowe coś, że właśnie się odbije jak sprężyna. Fajne. Także mieliśmy przed chwilą przedmioty, które służą nam piciu, ale nie zapominajmy też, że bardzo ważne jest jedzenie. Drugie śniadanie, trzecie śniadanie, czwarte śniadanie, obiad, wszystko. Moi drodzy, śniadaniówka w pandy, ale nie jest to też zwykła śniadaniówka, ponieważ jest to wszystko, czego potrzebujecie, aby zjeść tak naprawdę cokolwiek chcecie. Ponieważ otwieramy i na pokrywce mamy sztućce zamocowane w taki sprytny sposób, że one mają tutaj taką szparkę i tą szparkę się tutaj nadziewa i o to się tak otrzyma. Więc bardzo fajne, podoba mi się. Mamy łyżkę i widelec. I ta śniadaniówka jest piętrowa, więc tutaj możemy mieć winogronka, truskaweczki, a tutaj możemy mieć kanapki. Mamy pewność, że nam się to nie zmiesza. Możemy sobie to wszystko tutaj zamknąć szczelnie. Jest ekstra. I tutaj mamy pandy, które pilnują. Nikt wam nie ukradnie jedzenia w szkole. A jeżeli macie w szkole mikrofale, albo jeżeli zostanie wam jedzenie i przyjdziecie do domu, to można podgrzewać ten plastik w mikrofali. Jedynie musicie zdjąć pokrywkę i to nadaje się do podgrzewania. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej i teraz przyszła pora na rzecz niezbędną w szkole, czyli zeszyty. Mam tutaj trochę zeszytów i zaprezentuję wam je może w kolejności od najmniejszego do największego. A więc najmniejszy to w sumie nie zeszyt, a notesik taki z takim tutaj. To jest squishy do to panda to jest. To jest pączek panda. Squishy super. Jest to notes w kratkę. Bardzo mi się podoba. To tak. Squishy jest super, ponieważ na lekcjach czasami jak się stresujemy, to możemy sobie gnieść wtedy. No i oczywiście okładka jest w pandy. Kolejny zeszyt jest najbardziej wyróżniającym się zeszytem z tych wszystkich, ponieważ jest on właśnie w takim, nie wiem jaki to jest kolor. Niebiesko, turkus. I mamy tutaj napisane olej szkołę, zostań pandą. Czy ja tak mogę? Gdyby to było takie proste. Więc ten zeszyt jest akurat w kratkę. Można tutaj na pierwszej stronie mamy miejsce, żeby się podpisać. Takie ładne bambusy otoczone, 60 kartek A5, bardzo fajne. Teraz przyszła pora na mojego ulubieńca, ponieważ ten zeszyt, w sumie to noteso zeszyt, twarda okładka, ale jaka, spójrzcie, ona ma taki tutaj ekstra wzór, który jest wykonany z jakiejś takiej, nie wiem, jakby nie jest 3D, takiej gumy, nie jest płaskie, jest 3D i tutaj jest takie czarne, no jest naprawdę piękny, ten akurat mój jest w linie, no ekstra, bardzo mi się podoba, jest designerski bardzo. Kolejnym zeszytem jest taki zeszyt niezwykły, ponieważ można podzielić jego zawartość na różne przegródki, dzięki temu, że mamy takie plastikowe wkładki, możemy oddzielić zawartości notatek, na przykład z różnych przedmiotów i będziemy mieć pewność, że nam się to wszystko nie pomiesza. Mamy tu napisane: nauka nie panda, nie ucieknie. Ja się zgadzam. Ja się zgadzam również. I oprócz tego, że tutaj mamy te przegródki, to w nie można jeszcze sobie wsadzić jakieś kartki i schować jakieś ważne, nie wiem, wyrywki albo jakieś notatki od kogoś, albo no nie wiem, ksiągi. I kolejnym, a zarazem takim ostatnim zeszytem, który jest typowo przeznaczony do prowadzenia zeszytu, jest taki czarny. Keep calm, cause I'm a panda and I'm awesome. Ja nigdy nie miałem takich dużych zeszytów. Ja miałem właśnie w liceum i były bardzo fajne, bo się dużo mieściło. Także jeżeli wy też lubicie mieć duże zeszyty, no to proszę bardzo, macie z czego wybierać. Po zeszytach przyszła kolej na inne zeszyty, ale nie do końca służące zeszytowaniu, czyli na przykład kalendarze, jakieś planery, plan lekcji, więc zacznijmy może teraz losowo, będę wyciągał. Mamy takie coś, to mi się kojarzy z takimi, wiecie, jak chodzą jak coś ci i muszą tutaj coś odhaczyć. O, o, dobrze, to mamy, to mamy, to mamy, bardzo mi się lider podoba. W grupie na lekcji. I tutaj są nawet podziurkowane karteczki, żeby można było... Proszę bardzo. Autograf.
proszę. Super. Tak. Ekstra, podoba mi się, bardzo fajne. Ma tu pandę, tu jest takie kółka, tu ma taki system jakiś. Kolejnym przedmiotem w moim plecaku jest taki plan tygodnia ze sticky notes. Sticky notes. Ja bym sobie zapisywał tam wszystkie sprawdziane i kartkówki. Można tu sobie zapisywać wszystko, nie tylko nawet w sumie szkolne rzeczy, bo ja też bym tutaj znalazł zastosowanie tego, zwłaszcza, że zapominam często wielu rzeczy. Także mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota, niedziela na jednej takiej większej kartce, już bez żadnych kresek, żebyście mogli sobie narysować wasz wymarzony weekend, jak chcecie. Więc bardzo fajne, dużo jest tych kartek, więc na pewno starczy wam na cały rok, myślę, szkolny. Co tu dużo mówić, fajne, przydatne i praktyczne. Co teraz wyjąłem, jest też ekstra rzeczą, ponieważ tara, tu jest wszystko. Macie kartkę taką długą, która nie jest sticky, ale macie też karteczki, które są sticky i możecie je przykleić sobie w różne miejsca. Są tutaj takie karteczki zakładkowe, jeżeli w podręcznikach nie chcecie zaginać kartek, a chcecie pamiętać, gdzie była jakaś informacja, no to możecie sobie wypisać tutaj to i nakleić. Więc jak najbardziej jest to taki bardziej przybornik do kartek z magnesowym zamknięciem i w okładkę I Love Panda. Podsumowując, miłośnikom pandy na pewno by te karteczki wszystkie przypadły do gustu. Polecam. Kolejną rzeczą jest kalendarz. Kalendarz ten ma zakres 2 lat chyba. Jest do końca przyszłego roku, do grudnia 2021 roku, więc naprawdę macie co tutaj wypisywać. I jest on podzielony na różne segmenty. Jest tutaj segment z planem zajęć na każdy dzień tygodnia. Dalej jak przejdziemy, mamy wrzesień oraz moje plany na wrzesień. Możecie sobie rozpisać. Mamy takie kratki tutaj z dniami, notatki, taki kalendarz. Naprawdę jest tutaj z czego wybierać. Każdy miesiąc jest oddzielony taką fajną graficzką, dzięki której nie pomylicie się. Tutaj jest marzec z pandą. Tutaj gdzieś było dalej kwiecień, też jest panda, w innym oczywiście już stylu. I maj też jest panda. Wszędzie jest panda. Fajny kalendarz, polecam. Oprócz tego w moim plecaku jest również planer, również z serii Keep Calm, 'cause I'm a Panda and I'm Awesome. Tylko jest on w orientacji poziomej, więc możecie sobie go postawić na biurku i wypełniać poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, weekend, więc możecie korzystać z niego jako z planu lekcji albo jako po prostu z planera i rozpisywać sobie, co tutaj chcecie. Tutaj się go tak rozszerza i w ten sposób możecie go sobie postawić na biurku. I ostatnim takim książkowym przedmiotem w moim plecaku jest również planer, taki trochę motywujący nas do działania, ponieważ mamy tutaj napis zrób to i pandy, które nam przypominają, żebyśmy to zrobili. W tym tygodniu możemy sobie wypisać rzeczy, jakie mamy w tym tygodniu, najważniejsze notatki i plany na weekend. I kartek jest naprawdę sporo, więc na pewno wam się prędko nie skończą. Nic, tylko korzystać i zapisywać. Ja ci właśnie coś dam do pokoju. Nie, nie potrzebuję. Potrzebujesz totalnie. Może. Fajne. I też te pandy są złoto-czarne, więc wygląda to tak bardziej luxury, trochę classy. Na pewno ładnie by się prezentował na każdym biurku. Zbliżamy się do końca i ostatnią kategorią, jaką znajdziemy w moim plecaku, są to takie różne rzeczy, których nie mogłem przypisać do jednej kategorii, więc są to takie akcesoria szkolne, powiedzmy na to. Pierwszą rzeczą z moich akcesoriów będzie taki oto długopis w pandę. Jest cute, jest on tutaj z takich żelowych włosków na czubku. Ma zakrywkę, żeby wam się tutaj nic nie popisało, więc jest ekstra. Taki długopisik, możecie też zrobić z nim Muppet Show, na przykład, że robicie tak, o, jak na lekcji wam się nudzi, zasłaniacie się ławką i tu udajecie coś. Nie, jestem pandą. Super film. Okay. Przechodzimy dalej. Etui na okulary, moi drodzy. W pandę, no co tu dużo mówić, etui z ściereczką, którą możemy czyścić sobie okulary. Zamykane, proszę bardzo, ładne, estetyczne, białe. Next item jest etui na tablet albo na małego laptopa, bo wiem, że są takie małe. Etui ochronne z gąbeczką w środku, więc jak wam spadnie, to tablet nie powinien się zepsuć. W kolorach właśnie czarnych z takim morskim turkusowym. Spoko. Kolejne etui, już takie większe, ponieważ w sumie to można z tego korzystać jako torbę na laptopa, ponieważ jest to torba na laptopa, ale można też tutaj oprócz laptopa pochować też różne rzeczy, jakieś zeszyty, książki. Co ja bym to przeznaczył na blok techniczny taki duży i różne kredki i... Też można w sumie, ale no jest on chyba w zamyśle przeznaczony na laptopa, ponieważ jest zrobiony też z takiej gąbeczki, żeby nic się mu nie stało. Ale no, interpretacja zależy od was. Tutaj pandy patrzą. No i największą rzeczą, jaką mam oprócz plecaka, jest podstawka na laptopa. Słuchajcie, nigdy tego nie miałem, zawsze o tym marzyłem, ponieważ oprócz laptopa można też na tym jeść w łóżku. Jest tutaj taki wypełniacz styropianowy, dzięki któremu to się dopasowuje do naszych nóg i możemy być pewni, że nam się tutaj nic nie przechyli. Mamy miejsce na kubek, więc możemy sobie postawić. Mamy tutaj taki rowek, w którym możemy sobie postawić tablet albo telefon i oglądać. Możemy zrobić tą stronę i możemy oglądać YouTube'a i odrabiać lekcje. Mamy rączkę również, więc możemy sobie to zawiesić, możemy nosić. To się otwiera, więc
więc możemy wyjąć ten wkład, jeżeli nam się on nie podoba. Ale nie sugerowałbym robienia tego, ponieważ no po to on tu jest, żeby było lepiej. Także to wszystko w moim plecaku. Jak widzicie, nic więcej już tutaj nie mam. Dajcie znać, jaka rzecz najbardziej wam się spodobała. Wszystkie dostępne są w Empikach oraz na stronie Empik. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Był to mój pierwszy haul, także dziękuję wam za to i zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie i widzimy się już niedługo. Pa, pa.